Jakie nawyki warto budować w 2024 roku? Które z nich tak super pozytywnie wpłyną na Twoje relacje, podejście do siebie, spokój w głowie, ale też na bycie konkurencyjnym na rynku pracy i takie odnajdywanie się w ciągłych zmianach, w chaosie i w niepewności? Dzisiaj będzie właśnie o tym. Hejka, nazywam się Paulina Maciej-Boch i słuchasz właśnie podcastu W zgodzie ze sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Na początek książka. Bardzo mi miło poinformować, że w ramach współpracy z wydawnictwem kobiecym mogę powiedzieć o naprawdę świetnej książce, która bardzo mocno się wiąże z tematem tego odcinka. Książka to jest Jak pokonać lęk, napisana przez Lyons Lynn. No i warto dodać oczywiście, że Lyons Lynn jest psychoterapeutką, więc ona tą książkę napisała w oparciu o lata swojego doświadczenia z gabinetu, z pacjentami i swoje obserwacje. I co jest w tej książce świetne, to, że ona jest bardzo przystępna. Nie jest taka naukowa, nie jest taka na siłę psychologizowana, tylko ten lęk opisany jest jako taka rzecz, z którą można sobie poradzić. I to, co w tej książce chyba najbardziej mi się spodobało, to jest kwestia podejścia do tego lęku, do negatywnych myśli, które generuje nam w głowie lęk, różnego typu lęki. Bo autorka wspomina o tym właśnie, że no nie warto z tymi myślami walczyć. Nie warto walczyć w ogóle z naszą własną głową, bo już wtedy fokusujemy się na tą walkę, na siłę, po prostu na robienie czegoś na siłę. A chodzi tak naprawdę o to, żeby sobie z tym poradzić, żeby sobie uświadomić w ogóle to, jakie mamy wzorce myślowe, kiedy nam się negatywne myśli odpalają, kiedy zaczynamy się zamartwiać przyszłością, albo kiedy zaczynamy roztrząsać to, co powiedzieliśmy komuś, a mogliśmy powiedzieć inaczej. I to są bardzo takie, mam wrażenie, powszechne wśród nas schematy i sytuacje, a autorka podchodzi właśnie do nich tak bardzo po ludzku, chcę powiedzieć, to znaczy pomaga je tak rozbroić, ale rozbroić to znowu takie jakieś waleczne słowo, to powiedzmy, że pozwala sobie z tym poradzić, albo inaczej, pozwala może to oswoić. Więc w sumie nie wiem, czemu tytuł książki to jest Jak pokonać lęk. Myślę, że tutaj tłumaczenie mogło być pewnie bardziej takie łagodne i mniej waleczne, ale chodzi raczej o jak oswoić lęk, jak z tym lękiem, jak ten lęk poznać, zrozumieć i powolutku sobie go zmieniać. Myślę, że to jest taka bardzo piękna koncepcja i jestem pewna, że w ogóle każdy z nas, jak tego słuchacie, ma różnego typu lęki, obawy, które generują jakieś takie negatywne myśli. Nawet ja ostatnio miałam taką myśl, że jak byłam na zajęciach z improwizacji moich pierwszych, to coś tam nie zrobiłam czegoś tak fajnie, jakbym chciała i potem jak 2 dni później myłam zęby wieczorem, to myślałam, kurczę, mogłam powiedzieć coś takiego. Więc mnie też dotyczy tak zwane w książce nazwane ruminowaniem, czyli takie przeżuwanie tego, co się wydarzyło i zastanawianie się, co mogło pójść inaczej, a przecież przeszłości się zmienić nie da. Książkę serdecznie polecam, bardzo dziękuję wydawnictwu kobiecemu za możliwość współpracy przy tej książce. Jest naprawdę świetna i myślę, że warto ją przeczytać i ja na pewno sama też do swojego kursu Własna Droga zostałam zainspirowana wieloma ćwiczeniami, więc tym bardziej polecam. Link do książki znajdziecie w opisie odcinka. A teraz do tematu, bo temat jest ważny. Ważki i myślę, że też seksowny, taki, który naprawdę może się przydać w życiu i może Was zaciekawić. Mnie bardzo w ogóle zaciekawił i bardzo się jarałam tym. I powiem też, że ten odcinek powstawał dobrych kilka tygodni. Ja jak wpadam na jakiś pomysł odcinka, to zawsze wyjmuję sobie taką olbrzymią kartkę. Myślę w ogóle, że powinnam sobie zamontować tablicę jakąś taką na ścianę w mieszkaniu. Wyjmuję taką olbrzymią kartkę i spisuję sobie pomysły. I pomysły do tego odcinka powstawały już naprawdę długo, ale ja chciałam to zrobić dobrze. Chciałam to przemyśleć, chciałam się upewnić, że te 4 wybrane nawyki, o których powiem, to będą właśnie te nawyki, które uważam za naprawdę wartościowe i takie warte do rzucenia okiem właśnie w tym roku. Bo słuchajcie, nie będę tutaj mówiła o banalnych nawykach typu pijcie wodę, ruszajcie się, śpijcie 8 godzin, bądźcie życzliwi. Ja mam wrażenie, że to są takie oczywistości i mam też taką szczerą nadzieję, że jak słuchacie moich odcinków, nie od dzisiaj, no to już wiecie, że to są oczywistości i że warto spać te 8 godzin, że warto być dla ludzi życzliwymi, że warto dobrze jeść, ruszać się. Bo to są takie, mam wrażenie, już banały, o których no nie chcę tutaj w tym odcinku mówić. Ja postanowiłam, że ten odcinek będzie na maksa dopasowany do takich realiów właśnie 2024 roku
I skąd ja mam tą wiedzę o tych realiach? No po pierwsze, regularnie analizuję różnego typu raporty, trendy o świecie, o tym, jak żyjemy, jak będziemy żyć, o tym, jakich też umiejętności potrzebujemy jako ludzie, ale też jako pracownicy, jako osoby nawet prowadzące swoje firmy. I obserwuję też, słuchajcie, rzeczy, z którymi sama się mierzę i obserwuję też rzeczy, z którymi wy się mierzycie. Wiem to, bo mi często o tym piszecie, czy w wiadomościach, czy w jakichś ankietach. Ja widzę, jakie są na przykład wyzwania i to, słuchajcie, są nie tylko wyzwania moje czy wasze, ale też takie globalne. Dlatego te nawyki są odpowiedzią właśnie na to, na 2024 rok, na to, z czym my się w tym roku mierzymy i co ja uważam, że warto sobie zacząć budować. Ja sama te nawyki, o których powiem, buduję, nie jestem w nich ekspertką, nie osiągnęłam jakiegoś, nie wiem, poziomu master. Czasem ten nawyk mi wyjdzie, a czasem jest tak, że wrócę do jakiegoś starego schematu zachowania, ale o tym też później. No dobrze, no to zaczynajmy. I pierwszym nawykiem jest tak zwane lifelong learning. O co chodzi? Tłumacząc na polski, uczenie się przez całe życie. W uczeniu się przez całe życie nie chodzi o to, że idziemy, wiecie, co 2 lata na studia nowe, po to, żeby mieć dyplom czy certyfikat. Nie chodzi też właśnie o to, żeby robić jakieś studia, czy kursy, czy webinary dla certyfikatu, dla papierka, dla jakiejś, nie wiem, pochwały, momentu dumy. Chociaż momenty dumy są bardzo ważne w nauce, ale to nie chodzi o to, żeby robić to tylko dla posiadania na przykład tej wiedzy. Chodzi o to, żeby po pierwsze cały czas weryfikować swoją wiedzę i swoje przekonania, swoje poglądy. Nasze poglądy, nasza wiedza, nawet wiedza naukowa nie jest wyryta w kamieniu. Coś, co kiedyś wydawało nam się oczywistością, dzisiaj jest na przykład już nie tak oczywiste. Weźmy przykład alkoholu. Ja sama mam burzliwą historię z alkoholem, już o tym nieraz mówiłam w odcinku Dlaczego nie piję alkoholu? Teraz już zupełnie nie piję alkoholu od ponad roku. Ale przykład alkoholu jest świetnym przykładem, bo kiedyś mówiło się bardzo często, no, że tutaj kieliszek czerwonego wina dziennie albo raz w tygodniu jest zdrowy, bo tam te wszystkie, nie wiem co, ale te substancje, które odpowiadają właśnie za długie życie, no przecież ci wszyscy ludzie mieszkający w rejonie śródziemnomorskim, którzy piją wino do kolacji i są zdrowi. I bardzo długo w ogóle była taka narracja, ja sama też w nią wierzyłam, więc jak sobie piłam ten kieliszek wina, który w moim przypadku się często zamieniał w 4 kieliszki wina, to sobie też tak to tłumaczyłam. Ale wiedza się zmieniła i WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, bodajże w 2023 roku w styczniu wydała już stwierdzenie takie finalne, mam nadzieję, że finalne, że nie ma zdrowej dawki alkoholu. Że nie ma zdrowej dawki alkoholu i kieliszek wina raz w tygodniu nie jest zdrową dawką alkoholu, bo też jest szkodliwy dla mózgu, dla zdrowia. I mówię o tym dlatego, nie żeby teraz w ogóle mówić, masz nie pić, nie. Chodzi o to, żeby weryfikować swoje przekonania, żeby akceptować, że wiedza nawet wiedza naukowa, która no raz była, powiedzmy, udowodniona, a ktoś ją, nie wiem, obalił, zrobił kolejne badania, jakieś takie przedłużone badania, to też się zmienia. My się coraz więcej uczymy, nie wiem, o świecie, o w ogóle ludzkim mózgu, wiecie, o wszechświecie, więc to jest oczywiste, że te rzeczy się zmieniają. Dlatego nie warto fiksować się w ogóle na swoich przekonaniach i na swojej wiedzy, którą pozyskaliśmy w 98 roku, albo którą mamy od 20 lat, tylko warto zastanawiać się i cały czas zadawać sobie pytanie, czy to jest prawda? Jak mogę sprawdzić, czy to jest prawda? Jakie są fakty? Czy pojawiły się jakieś nowe informacje, które muszę wziąć pod uwagę, żeby na przykład zrewidować swoje przekonania? Ja, słuchajcie, podzielę się teraz tutaj czymś z wami. Ja kiedyś na przykład uważałam, że osoby homoseksualne nie powinny mieć dzieci. I jak ja sobie myślę z perspektywy tego roku 2024, to mam takie wyobrażenie, what the fuck? Co ja sobie myślałam w głowie, mając takie przekonanie? A miałam takie przekonanie, no wyrosłam też w małym miasteczku, w katolickim miasteczku, więc miałam takie przekonanie w głowie. W tym momencie oczywiście miejcie dzieci, niech każdy ma dzieci. Grunt, żeby te dzieci oczywiście były zadbane, żeby były zaspokojone ich potrzeby i żeby były kochane oczywiście. I niech te dwa przykłady, takie wiem, że dość kontrowersyjne, natomiast niech te dwa przykłady pokażą, że człowiek może zmieniać przekonania, że powinniśmy zmieniać przekonania, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby weryfikować to, co uważamy za prawdę. Kiedyś mówiło się, że jak ktoś zmienia zdanie, to jest taką chorągiewką na wietrze i niestety jakby to sformułowanie mocno nas tak, mam wrażenie, stopuje w zmienianiu swoich przeglądów i przekonań, a ja was gorąco do tego zachęcam, bo nawet raport, na który bardzo często się powołuję, bo on jest takim dość ważnym raportem, Future of Jobs,
czyli raport dotyczący tego, jak będzie wyglądał rynek pracy i w ogóle umiejętności potrzebne nam, pracownikom, na przestrzeni kolejnych 5 lat, czyli tam 2023-2028, to lifelong learning, czyli uczenie się całe życie, umiejętność nawet oduczania się pewnych rzeczy i uczenia się ponownie, to jest jedna z topowych umiejętności, jedna z umiejętności w top 10. I my potrzebujemy uczyć się tej elastyczności, tego adaptowania się do nowej wiedzy, do zmian, no bo słuchajcie, zmian jest bardzo dużo i będzie ich coraz więcej. To jest wiadomość taka, wiecie, mam wrażenie, że już oczywista dla nas wszystkich, że jeśli my chcemy w ogóle nawet utrzymać konkurencyjność na rynku pracy, to my się nie możemy przestać uczyć, nie możemy sobie na to pozwolić i ta edukacja się nigdy nie kończy. A nawet powiem więcej, edukacja w dorosłym życiu jest zajebista, bo uczymy się tego, czego chcemy się uczyć. W kontekście nauki warto też pamiętać o tym, że takie najnowsze, wiecie, z kilkunastu ostatnich lat odkrycia neurobiologii udowodniły, że mózg jest neuroplastyczny. To znaczy mózg jest w stanie kształtować, budować, a nawet zmieniać połączenia neuronowe, to znaczy jesteśmy w stanie swój mózg zmieniać przez całe życie, nie tylko do 25 roku życia, jak jesteśmy na studiach. Jesteśmy w stanie nawet w wieku 60 lat wciąż zmieniać swój mózg. A bardzo ważnym elementem w skutecznej nauce jest po pierwsze to, żebyśmy robili coś, co nas interesuje. Czyli żebyśmy uczyli się czegoś, co nas ciekawi, co jest naszą pasją, co jest naszym zainteresowaniem, co nam sprawia przyjemność. Ten komponent jest kluczowy. Jeśli uczymy się dat, tragicznych dat na pamięć w ogóle, z kawałka historii, który nas totalnie nie interesuje, nie wiemy do czego nam to jest, nie jest to ciekawe, no to gwarantuję Ci, że za kilka lat nie będziesz tego pamiętać. Ale jeśli uczysz się czegoś, co jest interesujące albo podane w interesujący sposób, no to z dużym prawdopodobieństwem to zapamiętasz. Więc ten komponent przyjemności, zainteresowania, ciekawości jest ważny, ale drugim ważnym komponentem jest tak zwane novelty, czyli nowość, nowości, nowe rzeczy, otwieranie swojego mózgu i w ogóle otwieranie siebie na nowe rzeczy, nowe zajęcia, nowe zainteresowania, na wiedzę, na treści, które są dla ciebie nowe, to znaczy są spoza na przykład bańki, w której zazwyczaj jesteś. Przykład, jeśli ja czytam cały czas książki rozwojowe, no to po prostu kim ja bym była, jakbym tutaj mówiła o otwieraniu się na nowe rzeczy, jak cały czas czytałabym książki rozwojowe. Więc ja co jakiś czas sięgam po jakieś książki dotyczące na przykład, ostatnio czytałam sporo książek na przykład o mężczyznach, co było bardzo ciekawą perspektywą, bardzo ciekawą. Ale też książki na przykład, czasem sięgam po kryminały, a ja nie czytam kryminałów na co dzień, to nie jest jakby jakiś taki mój book of choice, dlatego ja otwierając się na nowe treści, też dzięki temu wychodzę poza swoją bańkę, dowiaduję się nowych rzeczy, rozwijam swój mózg i to jest dla mnie kolosalnie ważne. Nawet ostatnio zapisałam się na zupełnie nowy rodzaj aktywności, jaką są zajęcia z improwizacji. I to jest też otwarcie mózgu na kolejne nowe rzeczy, na uczenie się czegoś, czego na przykład nigdy nie próbowałam. I to jest kolosalnie ważne, słuchajcie. I ja Was zachęcam do tego, żeby sobie ten nawyk pielęgnować. Bo ja tak myślę, że czasem jak mamy takie... Wiadomo, że każdy z nas lubi mieć rację i każdy z nas chciałby, wiecie, nasz mózg też, słuchajcie, nasz mózg dąży do tego, żeby tych przekonań i naszych poglądów nie zmieniać, no bo to jest wysiłek dla mózgu, tak? Mózg jest przecież, mózg się kieruje zasadą, im mniej wysiłku, tym lepiej, dlatego zmiana zdania, nauczenie się nowych rzeczy, zweryfikowanie swojego przekonania, to wszystko jest wysiłek dla mózgu, więc to jest oczywiste, że nasz mózg wcale nas nie, wiecie, nie zagrzewa do walki, żeby zmieniać te przekonania. Dlatego musimy trochę na przekór temu mózgowi. I tak sobie myślę, że takie przekonanie, że ja nigdy nie zmienię zdania, ja nigdy nie zmienię poglądów, ja nigdy nie zmienię przekonań, jest bardzo aroganckie, bo to oznacza, że my jesteśmy tak aroganccy i tak pewni swojego zdania, że cokolwiek by się na przykład wokół nas na świecie nie działo, to nasza racja po prostu jest najmojsza i żadne fakty nas nie przekonają. Boże, to jest tak sztywne myślenie, że to może nas mocno kopnąć w ogóle w dupę, jeśli chodzi o rynek pracy, bo za 10-15 lat nasz zawód może przestać istnieć, albo nasz zawód może totalnie w ogóle zmienić swój profil, swoją charakterystykę. Będziemy potrzebowali zupełnie nowych umiejętności, nawet na tym samym stanowisku. I jeśli my uważamy, że nigdy nie zmienimy zdania, przekonań, w ogóle naszej wiedzy, to no sorry, to za 10 lat obudzimy się trochę z ręką w nocniku, na przykład zarabiając bardzo mało i będąc bardzo niekonkurencyjnym na rynku pracy, bez na przykład dokształcenia się takiego porządnego. Dlatego pierwszym dobrym nawykiem jest ciągłe uczenie się, otwarcie na nowe rzeczy, otwarcie na zmianę zdania, na weryfikowanie swojej wiedzy i swoich przekonań. Pierwszy nawyk. Drugi nawyk, moi drodzy, bardzo ciekawy, trochę wiąże się z tym, co teraz robicie, słuchając tego podcastu. Drugi nawyk to jest aktywne słuchanie. I ja pamiętam, jak pracowałam w sprzedaży i byłam jeszcze na początku tej pracy, to było jakieś, no nie wiem, 2000, okolice 2000, gdzieś tam 15 może roku.
I pamiętam, że wtedy uczyło się sprzedawców, handlowców, czyli osoby, które pracowały w sprzedaży w różnych firmach, takiego, wiecie, w cudzysłowie, rysuję teraz taki cudzysłów w powietrzu, takiego aktywnego słuchania. To znaczy, czym było aktywne słuchanie klienta? To były takie triki i sposoby, które wręcz pozwalały ci po prostu udawać, że ty słuchasz tak bardzo, bardzo uważnie. Oczywiście niektórzy słuchali uważnie i chwała im, ale na przykład w tych trikach udających aktywne słuchanie były takie triki, jak to, żeby na przykład zapisywać zawsze coś, co mówi twój rozmówca. Albo to było takie, wiecie, kiwanie głową, że tak, ja cię słucham. I to kiwanie głową, jeszcze mruczenie, tak, tak, tak. Takie bullshity w ogóle, które, wiecie, ktoś, kto na przykład nie miał wcale takiej intencji, żeby faktycznie kogoś wysłuchać tak po ludzku, tak szczerze, to te triki były takim w ogóle strasznie sztucznym zabiegiem. Mam wrażenie, że teraz jakby widać, że ktoś na przykład udaje, że cię słucha i robi właśnie jakieś takie kiwanie głową. Oczywiście kwestia zapisywania mega ważna, więc ja tego w ogóle nie torpeduję. Zapisywanie jest mega ważne. Ale wiecie, chodzi o to, żeby teraz nie skupiać się na trikach, które ci pozwolą wyglądać, jakbyś kogoś aktywnie słuchał czy słuchała, ale żeby faktycznie postarać się kogoś aktywnie słuchać. I o co chodzi? Aktywne słuchanie to jest wsłuchiwanie się w treść słów odbiorcy i próba zrozumienia tych słów. Próba zrozumienia, co ta osoba ma na myśli, jaka jest intencja tej osoby. Ale nie tylko wsłuchiwanie się w treść, ale też wsłuchiwanie się w całą tą otoczkę niewerbalną. Czyli jeśli ktoś coś do ciebie mówi, to takie łączenie tego, interpretowanie też mowy ciała, modulacji głosu, intonacji głosu, czy to jest podniesiony głos, czy ktoś ma głos taki bardzo cichy, na przykład wydający się przygnębiony, czy ktoś utrzymuje kontakt wzrokowy, czy raczej ucieka tymi oczami, może wtedy, nie wiem, nie mówić prawdy, albo może być, nie wiem, zawstydzony, czy ktoś, nie wiem, patrzy w prawo, czy w górę oczami, w prawo w górę, albo w lewo w górę, i to na przykład oznacza, że sobie coś przypomina. Warto w ogóle obserwować to wszystko i wsłuchiwać się, tak jakby, wiecie, całym ciałem. To jest to aktywne słuchanie, czyli taka aktywna obecność. I jest taki cytat, który często w różnych książkach widzę, że najlepszym prezentem, jaki możemy dać drugiej osobie, jest obecność. I w rozmowie dokładnie tak to samo działa. Chodzi o obecność w tej rozmowie, o bycie w 100% zaangażowanym w tą rozmowę, o bycie uważnym. Nie chodzi o to, że udajemy, że kogoś słuchamy, a drugą ręką scrollujemy telefon. I ja wiem, jak to jest kuszące. I ja wiem, jak to się często przytrafia. Ja sama to czasem robię i bardzo się cieszę, że moi znajomi, przyjaciele, rodzina czasem mnie na tym łapią i mówią, żeby odłożyć ten telefon. Ja się bardzo wtedy cieszę, bo ta uwaga bardzo często, słuchajcie, już nam automatycznie do tego smartfona ucieka. Dlatego 100% zaangażowanie to nie jest skrolowanie jedną ręką smartfona, a drugą ręką niby tam, nie wiem, słuchanie drugiej osoby. To nie jest udawanie, że słuchamy, a tak naprawdę po prostu odpływanie myślami w zupełnie innym kierunku, co jest często scenarią takich żarcików, nie? Że wiecie, mąż, żona, że tej mąż nie słucha, po prostu jej myśli o tym meczu. W ogóle, nie wiem, jestem słaba w żarty, bo nie lubię tego typu żartów, bo moim zdaniem podtrzymują bardzo negatywne zachowania, które są szkodliwe dla w ogóle relacji międzyludzkich. Warto nawet w tym aktywnym słuchaniu stosować oczywiście takie pokazywanie, że kogoś słuchamy poprzez utrzymanie kontaktu wzrokowego, poprzez kiwanie głową, żeby ktoś widział, że my podążamy za tą myślą, którą ktoś nam przekazuje. To jest jakby ważne. Ale na przykład warto też stosować takie bardziej zaawansowane techniki już związane z treścią tej na przykład rozmowy, takie jak na przykład parafraza, czyli powtarzanie własnymi słowami tego, co powiedział odbiorca. Nie chodzi o papugowanie, czyli ktoś mówi, jestem zmęczony, a ty mówisz, jesteś zmęczony, widzę, że jesteś zmęczony. Nie chodzi o to, chodzi o takie parafrazowanie, czy właśnie mówienie własnymi słowami. I robimy to po to, żeby po pierwsze pokazać komuś, że my tej osoby słuchamy, że my ją widzimy, że jesteśmy z nią w tej rozmowie, a nie gdzieś tam bardzo daleko duchem. Ale robimy też to po to, słuchajcie, żeby się upewnić, że my naszego rozmówcę, naszą rozmówczynię dobrze rozumiemy. I to jest bardzo ważne, bo czasem mamy w głowie takie swoje własne w ogóle przekonania i założenia, że my dobrze wiemy, co ta osoba chce powiedzieć, albo że ta osoba, wiemy, co ona ma na myśli. I tą parafrazę na przykład olewamy. Jeśli ktoś na przykład jest oszczędny w słowach, albo może ktoś nie potrafi tak komunikować się tak bardzo klarownie, bardzo, bardzo otwarcie, bardzo szczerze, no to my czasem sobie robimy jakieś założenia w głowie, bardzo często na przykład dotyczące tego, że ktoś to w ogóle mówi, żeby nas, nie wiem, skrzywdzić, robi nam na złość, dlatego że chce być dla nas niemiły, a na przykład ta intencja jest zupełnie inna, na przykład ktoś jest bardzo zmęczony i już nie ma naprawdę energii na przykład na komunikację, albo po prostu jest bardzo zezłoszczony na coś faktycznie, co się wydarzyło, albo ma jakąś potrzebę niezaspokojoną, na przykład potrzebę docenienia.
Hej, jeśli ten odcinek Ci się podoba, możesz ocenić cały mój podcast, przyznając mu wybraną liczbę gwiazdek na stronie głównej, na Spotify albo na iTunes. Będę bardzo wdzięczna za Twoją opinię. A już teraz wracamy do odcinka. Dlatego ta parafraza jest tak ważna, bo czasem powiedzenie komuś, słyszę, że albo na przykład, nie wiem, mam wrażenie to też jest bardzo fajne słowo, które pozwala sprawdzić, czy to, co nam się wydaje na temat drugiej osoby, jest prawdą, więc polecam to stosować. Taką parafrazą może być, jeśli ktoś do nas coś mówi i na przykład widzimy, że jest zezłoszczony, ale nie mówi o tym, dlaczego jest zezłoszczony, możemy powiedzieć coś takiego. Mam wrażenie, że wydarzyło się coś, co wprowadziło cię w jakieś negatywne emocje. Czy chciałbyś na przykład o tym porozmawiać? Widzicie, to jest ta parafraza, czyli mówimy, mam wrażenie, że coś tam się u ciebie dzieje, ale potwierdź proszę, nie? Potwierdź proszę, czy tak faktycznie jest. To jest fajne pierwsze narzędzie. Drugim fajnym narzędziem jest klaryfikacja, czyli doprecyzowanie. To znaczy, znowu, nie robimy założeń, że jak ktoś powie coś, co nam się wydaje takie niejasne, to my już przypisujemy do tego sobie swoją interpretację, a potem się okazuje, że ta osoba miała zupełnie coś innego na myśli. A w klaryfikacji chodzi o to, żeby doprecyzować, wyjaśnić, dopytać, zapytać, czy miałeś na myśli X? Czy to znaczy dla ciebie, że... co to dla ciebie znaczy, na przykład, jak ktoś coś mówi? Dzięki temu nie robimy założeń. A mam wrażenie, że robienie założeń na temat tego, co miała na myśli druga osoba, jest jednym z takich największych powodów w ogóle w nieporozumieniach komunikacyjnych. Dlatego klaryfikacja, kolejne fajne narzędzie, które warto w aktywnym słuchaniu aktywnie korzystać. W aktywnym słuchaniu aktywnie korzystać, tak. Proaktywność przede wszystkim. Kolejną ważną umiejętnością w ramach no właśnie słuchania i takiej aktywnej rozmowy jest empatia. Empatia, czyli takie wejście w buty odbiorcy i próba wczucia się w sytuację tej osoby, próba zrozumienia tej osoby. Empatia jest bardzo ważną umiejętnością i wokół tej empatii jest bardzo dużo różnych takich nawet technik komunikowania się. Przecież jest model komunikacji empatycznej, czyli NVC, czyli tak zwane porozumienie bez przemocy. Empatia jest umiejętnością, która, słuchajcie, to będzie bardzo ciekawe, tak naprawdę odróżnia nas od sztucznej inteligencji. Więc... jeśli, znowu wracając do punktu pierwszego, chcesz się ciągle uczyć, chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, chcesz mieć ten swój wyróżnik, to warto na pewno zadbać o umiejętności miękkie, w tym umiejętności związane z komunikacją, w tym właśnie empatię. To jest bardzo ważne w aktywnym słuchaniu, żeby chcieć zrozumieć drugą osobę, a nie wchodzić w tą relację, dyskusję z takim celem, że ja Cię przekonam do swojej racji, bo przecież moja racja jest najmojsza. I tu wracamy znowu do nawyku numer jeden, nie? Czyli przekonanie o swojej racji zawsze. A jest też takie powiedzenie, że czasem warto mieć relację, a nie rację i czasem warto od tej racji odejść i zastosować trochę empatii. No i za pomocą tej empatii nawet zamknąć buzię, jeśli chcemy koniecznie komuś narzucić naszą własną rację, nasze własne zdanie. W aktywnym słuchaniu, słuchajcie, bardzo ważne też jest bycie tu i teraz. To znaczy słuchanie kogoś bez rozpraszaczy. I tym samym przechodzimy do punktu trzeciego, do trzeciego nawyku, bardzo ważnego, który też łączy się w ogóle ze wszystkimi nawykami, o których powiem. I myślę, że w dzisiejszych czasach, słuchajcie, na ten 2024 rok, to jest w ogóle nawyk najpotrzebniejszy z tych wszystkich. Każdy tego potrzebuje, a chodzi o higienę cyfrową. I dlaczego każdy tego potrzebuje? Bo każdy z nas jest otoczony różnego rodzaju sprzętami, urządzeniami, aplikacjami, mediami społecznościowymi i w tym żyjemy. Nie wszyscy w dużym stopniu, ale niektórzy z nas w bardzo dużym stopniu. Ja tutaj podnoszę rękę, bo ja też żyję w tym w bardzo dużym stopniu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wypracowania tego nawyku, bo mechanizm, jaki stoi za uzależnieniami cyfrowymi, za tym, że po prostu dajemy się wciągnąć w to scrollowanie, to jest mechanizm, który po prostu opiera się na takie mechanizmy, które istnieją już w naszym mózgu. Dlatego tak trudno jest przerwać scrollowanie, dlatego tak łatwo jest sięgnąć znowu po tego smartfona, no bo to wszystko zasadza się na układzie nagrody, na tych mechanizmach związanych z uwalnianiem dopaminy. To jest naprawdę, słuchajcie, temat rzeka i to jest olbrzymi problem. Ja o tym nie mówię wystarczająco często, mam wrażenie, ale to jest olbrzymi problem i to jest problem narastający, słuchajcie. Bo to nie jest tak, że wiecie, w tym momencie Facebook, Meta czy inne TikToki zaczną ograniczać wypuszczanie aplikacji, update'ów, algorytmów. No nie. Tego będzie coraz więcej. Tylko w zeszłym roku pojawiła się aplikacja Threads, czyli taki Twitter instagramowy, z którego tam ludzie zaczęli korzystać. Co roku pojawiają się nowe aplikacje.
I my co roku dołączamy kolejną aplikację do swojego arsenału używanych aplikacji i w pewnym momencie te aplikacje przyjmują bardzo wiele naszych elementów życia. No nie wiem, Tinder przyjmuje nasze relacje na żywo, nasze rozmowy z ludźmi, aplikacje do zamawiania żarcia przejmują na przykład, nie wiem, wychodzenie gdzieś na miasto, jedzenie w gronie przyjaciół, rozmawiając też. Aplikacje na przykład do sportu też często przejmują, nawet nie do sportu, bo aplikacje do sportu są spoko, no bo zachęcają wciąż do ruchu, ale aplikacje na przykład takie rozrywkowe jak Netflix i inne rzeczy przejmują często w ogóle inne rozrywki nasze, na przykład analogowe rozrywki związane właśnie nie z siedzeniem przed ekranem. No i oczywiście media społecznościowe przejmują nasze życie w całości i bardzo często sobie tam uciekamy. Co jest bardzo ciekawe, ale też przerażające. W jednym z podcastów o takich trendach przyszłości usłyszałam, że jednym ze stanowisk, które będzie bardzo potrzebne w przyszłości, to będzie terapeuta uzależnień cyfrowych. I ja myślę, że już teraz osoby, które są w tym wyspecjalizowane, mają kupę roboty, ale za 10-15 lat prawdopodobnie będą miały kupę roboty. I takie stanowisko będzie bardzo potrzebne. To też jest taka wskazówka dla tych z Was, którzy na przykład są na psychologii, na studiach psychologicznych. Albo są psychologami i nie wiedzą, w jakim kierunku pójść. Albo są terapeutami i nie wiedzą, w jakim kierunku pójść. Terapeuta uzależnień cyfrowych to jest właśnie ten kierunek, niestety. I ja mam wrażenie, że ze smartfonem, z tymi ekranami, z tymi apkami jest trochę jak z alkoholem. To znaczy, na alkohol są osoby mniej odporne i są osoby bardziej odporne. Jestem tą osobą niestety mniej odporną. I ze smartfonem jest dokładnie tak samo. Są osoby bardziej odporne na smartfona i na aplikacje, takie, które spędzają 30 minut dziennie na telefonie, nie mają aplikacji albo nie, wchodzą na Instagrama raz na 4 dni, a są osoby mniej na to odporne. I niezależnie od tego, w jakiej grupie osób jesteśmy, to trzeba pamiętać, że te substancje, że tak powiem, same w sobie mają potencjał uzależniający, no bo oddziałują bardzo mocno na ten nasz układ nagrody i na tą dopaminę. Tak samo alkohol, jak i media społecznościowe, i smartfon, i różnego typu aplikacje na smartfonie. Obie te rzeczy mają potencjał uzależniający. Nieważne, w której grupie jesteśmy, czy jesteśmy mniej odporni, czy bardziej. I można powiedzieć, że nie do końca naszą winą jest to, że my wpadamy w to uzależnienie i w te szpony tych różnych obszarów. Oczywiście, nie mówię teraz, że to jest w ogóle, nie wiem, czyjaś wina, ale chodzi mi tutaj o to, że ten potencjał uzależniający jest tak silny, że nasz mózg po prostu musi z tym naprawdę mocno walczyć, żeby tego nie robić. Na przykład, nie wiem, jeśli jesteśmy alkoholikami, to żeby nie pić, albo jeśli jesteśmy uzależnieni od smartfona, to żeby nie scrollować. I tak myślę, że nie do końca jest naszą winą właśnie to, że po prostu tak łatwo nam wpaść w szpony tych różnych, czy smartfona, czy na przykład alkoholu, ale słuchajcie, naszą odpowiedzialnością jako dorosłych ludzi jest podejmowanie działań, żeby to zmienić. I ja nie mówię tutaj, że każdy ma teraz, że w ogóle są uniwersalne recepty na życie i na smartfona, że każdy ma odłożyć telefon 2 godziny przed snem. Nie, w ogóle zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dopasować rozwiązania do konkretnego przypadku. Warto zastanowić się, dlaczego ja właśnie scrolluję, dlaczego ja doom scrolluję, czyli czytam w nieskończoność jakieś negatywne wiadomości. Co mi to daje? W jakich sytuacjach to robię? Od czego ja na przykład uciekam? Jakiego rodzaju napięcie ja chcę obniżyć, kiedy zaczynam scrollować i tam wpadam w tą pętlę scrollowania na 3 godziny. Jakie mam nawyki i automatyzmy związane ze scrollowaniem? I ja myślę, że to jest kolosalnie ważne, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć i coś zrobić, bo to jest problem, który nie ominie właściwie nie ominie nikogo i nie każdy z nas w jakimś stopniu będzie się z tym mierzył na jakimś etapie życia. Ja pomimo tej wiedzy i świadomości, oczywiście też jestem sama częścią tego problemu, nie jestem odporna na smartfona. Niech przykładem będzie moja sytuacja taka urlopowa, bo dwa tygodnie temu byłam na takim tygodniu offline'owym, to znaczy byłam w domku w lesie, było super, w ogóle nie korzystałam z telefonu, tylko tam, żeby sprawdzić może mapę, czy zadzwonić do kogoś, ale nie korzystałam z internetu, z Instagrama, w ogóle Instagrama usunęłam z telefonu na 2 tygodnie, co ciekawe, i to był świetny czas, to był naprawdę świetny czas. Pomimo tych 2 tygodni, pomimo tego, że ja, słuchajcie, w czasie tych 2 tygodni nie tęskniłam za Instagramem, oczywiście tęskniłam za wami na Instagramie, ale nie tęskniłam za samą aplikacją, za oglądaniem storiesów innych ludzi, za oglądaniem rolek, nie tęskniłam za tym. Miałam co robić, czytałam książki, biegałam, odpoczywałam, pracowałam też, jak już wróciłam z urlopu i nie tęskniłam za tym jakoś tak strasznie. Nie czułam takiego FOMO, czyli fear of missing out, nie czułam, że coś mi ucieka, że czegoś nie wiem, ale
kiedy już Instagrama włączyłam, to bardzo łatwo wpadłam w tą pętlę znowu, czyli sięgania po telefon w ogóle bezsensownie, tak mimowolnie nawet, bezwiednie, bez jakiejś świadomej intencji. Po prostu ręka automatycznie po tego smartfona szła. Otwieranie tego Instagrama czasem co godzinę, w ogóle bezsensownie. I po prostu pomyślałam sobie, że co ja teraz robię, to jest tak ogromny automatyzm, że po prostu bardzo ciężko jest się zatrzymać w tym automatyzmie. Dlatego tym bardziej jest to ważne, żeby ten element świadomości i takiej pauzy, wręcz zatrzymania się, zanim coś zrobimy, wprowadzić w tą naszą relację ze smartfonem. I przykro mi to mówić, ale jeśli tego nie zrobimy, to smartfon nam zabierze skupienie, zabierze nam produktywność, zabierze nam satysfakcję w ogóle taką codzienną, życiową, zrobienia rzeczy, które są dla nas ważne, zrobienia rzeczy, które są dla nas wyzwaniem, zestawiania właśnie sobie jakichś wyzwań i bardzo często niestety zabierze nam też relacje, bo taka narastająca samotność i izolacja bardzo często wiąże się z tym, że po prostu ludzie uciekają w cyfrowe przestrzenie. I to jest tak cholernie ważne, dlatego ja teraz podjęłam decyzję, że to jest zbyt ważny temat i ja chcę w ogóle lepiej do niego podejść i lepiej o tym mówić. Dlatego ja w nadchodzących tygodniach, w kwietniu, w maju, będę robił aktualizację mojego produktu, mojego 30-dniowego wyzwania z higieną cyfrową, JOMO się nazywa. A dlaczego JOMO? Bo JOMO to jest takie, pisze się JOMO i to oznacza Joy of Missing Out, czyli radość z tego, że mnie nie ma w tych przestrzeniach cyfrowych, a nie fear, czyli strach. I ja będę robiła aktualizację, po pierwsze taką graficzną, bo chciałabym, żeby to wyzwanie wyglądało po prostu lepiej, żeby było takie naprawdę przejrzyste, ładne graficznie, żeby było pro, żeby to się w ogóle przyjemnie czytało. No bo znowu, wracając do punktu pierwszego, chętnie wprowadzamy zmiany, chętnie robimy coś, jeśli to nam sprawia przyjemność. Więc ja chcę, żebyście spojrzeli na to wyzwanie, otworzyli i pomyśleli, wow, naprawdę fajnie wygląda. A po drugie, będzie aktualizacja treści. Dodam trochę wiedzy właśnie o tych mechanizmach związanych z higieną cyfrową. Dodam też polecenia różnych źródeł, podcastów, książek, które poruszają jakieś tematy, na przykład temat dopaminy, czy temat na przykład samotności, izolacji, albo temat higieny cyfrowej dla nastolatków. Też bardzo ważny temat. I dodam też trochę sposobów właśnie radzenia sobie z tą higieną cyfrową, ale dopasowanych do konkretnej sytuacji. Więc będzie taka duża aktualizacja. No i co najważniejsze, słuchajcie, najważniejszy element tej aktualizacji to będzie kwestia związana z samotnością, a raczej z jej zapobieganiem, bo wspomniałam już, że samotność niestety jest tym efektem ubocznym nadmiernego korzystania z aplikacji, nadmiernego zanurzania się w ten cyfrowy świat. Dlatego ja, dla wszystkich osób, które to moje wyzwanie mają albo je zakupią w nadchodzących tygodniach, zaproponuję dołączenie do grupy wsparcia na Facebooku. I oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby na tej grupie siedzieć 7 godzin dziennie, nie? Bo to będzie, wiecie, kontrproduktywne, nie? To będzie wciąż siedzenie w cyfrowym świecie cały czas. Ale chodzi tak naprawdę o to, żeby zbudować taką społeczność online, która może nawet z czasem będzie się przekształcała i czasem przechodziła do offline'u, czyli do, wiecie, prawdziwego życia. I ta grupa będzie tak naprawdę tym, czym są moje inne grupy przy różnych produktach. Będziemy się tam nawzajem inspirować, ale też własnymi sukcesami się inspirować do ograniczania smartfona. Będziemy też spotykać się online na różnego typu takie live'y związane z wiedzą albo Q&A, czyli sesje pytań i odpowiedzi, właśnie po to, żebym ja też Wam pomagała coraz lepiej sobie z tą higieną cyfrową radzić. No i kto wie, myślę, że tutaj w ogóle super pomysłem będzie organizowanie akurat w przypadku tego produktu i tego tematu, czyli no higieny cyfrowej, organizowanie spotkań offline. Już mam taką wizję w ogóle spotkań na jakichś pikników albo spotkań w jakimś miejscu, gdzie po prostu każdy przed spotkaniem po prostu oddaje swój telefon do takiej skrzyneczki i po prostu spotykamy się, żeby, nie wiem, wspólnie jeść, rozmawiać, śmiać się, omawiać jakieś tematy, dyskutować. W ogóle to jest tak fascynujące i to było zawsze moje marzenie, żeby coś takiego zrobić, na przykład ze znajomymi, ale jakoś, no nie wiem, nikt nie jest zainteresowany. A osoby, które jak ten produkt zakupią, dołączą do grupy na fejsie, to myślę, że będą zainteresowane właśnie tego typu rzeczą i nawet myślę, żeby to, słuchajcie, zrobić jeszcze w tym roku, w lecie, na przykład lipiec, sierpień. To jest zajebisty czas na tego typu spotkanie. I w ogóle ja myślę, że wiosna, lato, nadchodzące miesiące są dobrym czasem na wprowadzenie tego typu działania, no bo zamiast tej rozrywki online'owej można pójść na rower, można pójść na basen, pójść na piknik, pójść nawet do parku poczytać książkę, to bardzo często robię, polecam, pójść nawet na spacer, bo pogoda też zachęca do tego ruchu, no i do bycia tak analogowo, bycia w lesie, w parku, na dworze, na powietrzu, a niekoniecznie z głową w smartfonie. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo
chcę, żebyśmy po prostu nie byli w tym sami, bo zanurzenie się w cyfrowy świat naprawdę powoduje samotność i izolację, a tą samotność, tą izolację można powstrzymać. Można to powstrzymać właśnie nawet takim spotkaniem w przestrzeni online'owej, właśnie po to, żeby na przykład później przenosić takie znajomości czy w ogóle zachęcać się wzajemnie do wychodzenia z tych przestrzeni online'owych na jakiś czas. Dlatego myślę, że to jest w ogóle super pomysł na tej grupie. Na pewno będą wspólne wyzwania, takie cyfrowe na 100%, ale też właśnie wymienianie się pomysłami, no bo myślę, że każda z osób, która tam będzie, każdy z nas ma swój własny pomysł na higienę cyfrową i możemy się po prostu zainspirować jakimiś fajnymi sposobami na to, żeby odpoczywać na przykład od ekranów, a czasem nawet jedno słowo wsparcia w ogóle od drugiej osoby może zdziałać cuda. Więc to jest taki wygląda to super pomysł, dlatego ja uroczyście ogłaszam, że ta aktualizacja w kwiecień, maj nastąpi, dlatego jeszcze teraz, jeszcze w ciągu tego czasu, kiedy tej aktualizacji nie ma, możesz to wyzwanie zakupić w takiej bardzo absurdalnej cenie, biorąc pod uwagę, co potem będzie w tym wyzwaniu zaktualizowanym, bo obecnie kosztuje 47 zł, co w ogóle jest ceną śmieszną, mniej niż koszt pizzy w dużym mieście obecnie, a mniej niż koszt burgera. Zresztą przerażające, że burgery tyle kosztują. Ostatnio po raz pierwszy byłam na burgerze na mieście i zapłaciłam chyba 50 zł i to było przerażające, a wcale nie był duży, więc się nie najadłam. Przykre. No ale wracając, możesz w tym momencie dołączyć do tego 30-dniowego wyzwania z higieną cyfrową, 47 zł. Ja podrzucę oczywiście link do sklepu, a w maju mniej więcej ta cena urośnie. No i myślę, że ona urośnie minimum dwukrotnie, czyli to będzie minimum koszt 99 zł za to wyzwanie, no bo tym głównym elementem i takim najbardziej wartościowym będzie ta grupa wsparcia na Facebooku. Ale też oczywiście update graficzny zrobiony przez graficzkę, a nie przeze mnie. To też jest ważny element, więc zachęcam do sprawdzenia, bo prawda jest taka, że jak ty tego nie zrobisz, to nie licz, że ktoś to zrobi za ciebie i nie licz, że to się samo zmieni, bo te wszystkie firmy technologiczne, no ich celem jest to, żebyśmy my, każdy z nas spędzał jak najwięcej czasu w ich aplikacjach. Dlatego będą się pojawiały tylko coraz nowsze mechanizmy angażowania nas te różne aplikacje. Dlatego my sami musimy o to po prostu zadbać. Także wrzucam link do tego wyzwania w opis odcinka. Sprawdź, cena jest naprawdę absurdalna, jak za to, co będzie po aktualizacji. A ja będę zapowiadała tą aktualizację. Myślę, że mniej więcej jakoś właśnie kwiecień, maj pojawi się ta wersja. Pewnie będę o tym też mówiła w podcaście, ale też na Instagramie czy na newsletterze, więc warto obserwować. No i słuchajcie, czwarty nawyk, bardzo ważny, łączący się też z tymi wcześniejszymi, to jest słuchanie siebie. Mam takie przekonanie, że jest tyle różnych przekazów, nawet na samym Instagramie. Jest tak wiele przekazów o tym, jak warto żyć, gdzie się warto przeprowadzić, gdzie mieszkać, czy pracować z Bali, czy z Malediwów. I każdy robi coś super w tym internecie i my też chcemy robić coś super. I wszyscy mówią, żeby założyć biznes online, bo on jest taki prosty. Ja się zgadzam w ogóle, że biznes online jest super, ale też nie jest dla każdego. A są takie przekazy, które mówią, załóż biznes online, przeprowadź się na Bali, załóż konto na Instagramie, to mnie najbardziej rozwala, załóż konto na Instagramie nie pokazując twarzy i zarabiaj w ogóle 5000 miesięcznie, nie? Słuchajcie, jak ja słyszę takie komunikaty, to ja już mam taką myśl, Boże, jakby nic dziwnego, że część z nas czuje się tak cholernie zagubiona w tym świecie, kiedy my słyszymy o tylu różnych pomysłach na siebie. Dlatego ja sama w ogóle, zobaczcie, ja sama jestem jakby taką ofiarą, można powiedzieć, tego wszystkiego, bo ja sama mam taką myśl, że chętnie bym pomieszkała na Bali i planuję tam pojechać na jakiś czas, zobaczyć, czy w ogóle to jest moje i czy mi w tym będzie dobrze, bo może tak być, że tam pojadę i stwierdzę, Boże, tęsknię za rowerem, tęsknię za szosami, chociaż pewnie tam są szosy, nie, do jeżdżenia na rowerze, ale no może tak być, że po prostu pojadę i mi się nie spodoba. Dlatego słuchajcie, w tym gąszczu tych lifestyle'i, które mamy przyjąć, bardzo ważna jest umiejętność wsłuchania się w siebie. No i ta umiejętność wsłuchania się w siebie ma naprawdę wiele wymiarów. Po pierwsze, warto tu wspomnieć o interocepcji, czyli sygnałach płynących z naszego ciała. Tym, co się dzieje w naszym ciele, w naszych narządach, czyli po prostu wsłuchiwanie się w nasze ciało, w sygnały płynące z ciała. Bardzo często to ciało, zanim my podejmujemy jakąś logiczną i rozumową decyzję, to bardzo często, słuchajcie, to ciało daje nam znać o czymś. Na przykład daje nam znać, że jest zmęczone. Daje nam znać, że nie czujemy się komfortowo w jakiejś sytuacji albo z jakimś człowiekiem. Daje nam znać na przykład, że jesteśmy mega podekscytowani. Bardzo często właśnie to ciało wie i czujemy to uczucie w brzuchu, w żołądku, w gardle, takie wzruszenie w gardle, nawet nie wiem, jak to nazwać. Ja bardzo często to czuję, jak po prostu jestem czymś ogromnie wzruszona i wiem, że
to jest to, że to jest właśnie to, co jest dla mnie ważne, to ja czuję to w gardle, takie wręcz wzruszenie, taką gulę, ale taką pozytywną gulę. Pozytywna gula w gardle, w ogóle niech to będzie temat tego odcinka. Kto do tego momentu dotrwał, niech na Spotify w komentarzu napisze pozytywna gula w gardle. Ale właśnie o to chodzi, żeby słuchać swojego ciała, na przykład kiedy jest zmęczone też, kiedy już nie jest w stanie pracować, robić rzeczy i potrzebuje odpoczynku, potrzebuje relaksu, wyciszenia, no to też często daje nam znać, na przykład jakimś napięciem szyi albo napięciem w przedramionach. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie w tą interocepcję się wsłuchiwać, czyli w te sygnały płynące z ciała. Drugim aspektem wsłuchiwania się w siebie jest wsłuchiwanie się w swoje myśli. Nie chodzi o to, żebym teraz tak przyklejać się do swoich myśli. Raczej warto się odklejać od swoich myśli, o czym rozmawiałam z Marysią Kaczorowską parę tygodni temu. Ale chodzi o to, żeby uświadomić sobie, jakie mamy wzorce negatywnych myśli, takie schematy myślowe, w które wpadamy przy różnych sytuacjach na przykład. I jakie mamy mechanizmy obronne, które powodują na przykład, że no właśnie, że się samo jakoś biczujemy, że zaczynamy obwiniać innych, czujemy się źle i to negatywnie wpływa na nas i na relacje z innymi ludźmi. Ja na przykład zauważyłam u siebie coś takiego, że jak bliska mi osoba robi coś, co ma potencjał taki zagrażający tej osobie, w sensie na przykład, że może być zraniona, że może jakoś cierpieć w wyniku swoich działań, to ja mam wtedy ogromną po prostu taką potrzebę i taką ogromną chęć po prostu kontrolowania tej osoby, kontrolowania jej zachowań, takiego, wiecie, mówienia, co ma robić. I ja to zauważyłam i to nie było przyjemne w ogóle uczucie. Moja przyjaciółka to też zauważyła i bardzo jej w ogóle za to dziękuję. I za każdym razem, jak w ten mój schemat zachowania, bo on się oczywiście powtarza, jak to schematy, wpadam, no to staram się jakoś, wiecie, pogadać z tymi myślami. Jakoś tak zastanowić się, dlaczego ja to właśnie mówię. Czy to jest w ogóle pomocne? Co ja mam na myśli? Jaka moja potrzeba się z tym wiąże? I właśnie o to chodzi, żeby wsłuchiwać się w siebie i żeby zatrzymać się w tych swoich automatyzmach. Bardzo często, nawet ta książka, którą słuchajcie, polecałam na początku odcinka, w niej też właśnie o to chodzi, żeby zatrzymać się w tych swoich negatywnych myślach, żeby nie dać się im ponieść, żeby po prostu nie ugrzęznąć w nich na godziny, tylko żeby próbować je zrozumieć, przyjrzeć się im jak taki badacz, naukowiec i starać się zmieniać swoje zachowania i starać się zmieniać swoje automatyzmy. Moim drugim automatyzmem jest też taki, że jak jestem z kimś w interakcji i ta osoba neguje moją rację, to ja się wycofuję i taka jestem, że to ja się wycofuję z tej interakcji, z tej rozmowy. Tak trochę, wiecie, tak trochę się jakby obrażam. Nie wiem, to jest bardzo dziwne, czasem to zauważam, a czasem nie, ale to jest coś, co jest dla mnie bardzo w ogóle kluczowe, żeby to zauważać, więc dlatego też między innymi teraz o tym mówię, żeby mieć kolejną taką cegiełkę do swojej świadomości w tym obszarze. I ciężko, słuchajcie, jest w ogóle wsłuchać się w siebie, kiedy my nie mamy ogarniętych tych wcześniejszych nawyków. Czyli higiena cyfrowa, jeśli my tkwimy z głową w smartfonie i cały czas uciekamy w ogóle do scrollowania, no to ciężko jest wsłuchać się w siebie, jak wiecie, nasza głowa jest zajęta memikami i jakimiś tam, nie wiem, storykami o negatywnych wydarzeniach na całym świecie, czy jakimiś komentarzami ludzi w internecie, randomowymi, no to ciężko jest się w siebie wsłuchać, no bo nasza głowa jest zupełnie gdzieś indziej, a wsłuchanie się w siebie wymaga przerwania tego scrollowania i zastanowienia się, dobra, dlaczego ja teraz scrolluję czwartą godzinę? Co ja sobie chcę tym załatwić? Więc zobaczcie, że te nawyki się ze sobą łączą, ale też ciężko jest w siebie się wsłuchać, na przykład w swoje takie jakieś mechanizmy, o których właśnie wspomniałam przed chwilą, jakieś takie nam szkodzące albo szkodzące naszym relacjom, jeśli my nie mamy ogarniętego tego pierwszego nawyku, czyli uczenia się przez całe życie, weryfikowania swoich przekonań i swoich schematów i chęci właśnie zmiany tych schematów, jeśli my tego nie mamy, no to ciężko jest się w siebie wsłuchać, bo nie mam w ogóle takiej otwartości na to, że jeśli ja usłyszę, jak się już wsłucham w siebie i jeśli ja usłyszę, że ja robię coś, co jest szkodliwe dla mnie, dla mojego otoczenia, co mi w ogóle nie służy, co powoduje, że sabotuję samą siebie, sabotuję swoje relacje, sabotuję swoje działania, no to wsłuchanie w siebie się skończy tym, że wiecie, zrobię krok w tył i wrócę do tego scrollowania. Dlatego te nawyki, zobaczcie, jak one się pięknie ze sobą łączą. To nie jest, wiecie, to nie są nawyki oderwane od siebie. Kolejnym wymiarem słuchania siebie jest podejmowanie decyzji w oparciu o taką fajną koncepcję, którą ja nazywam tak z całego ciała. To jest zajebista koncepcja, słuchajcie, teraz ją bardzo mocno eksploruję w swoim życiu, w swoim prywatnym życiu, ale też tak zawodowo, bo w kursie Własna Droga, nad którym właśnie pracuję, który właśnie produkuję, będzie też lekcja właśnie o tym, jak podejmować decyzje w oparciu o wartości, o wizję życia,
też o tą interocepcję, czyli sygnały z ciała. I to podejmowanie decyzji właśnie jest ujęte w tą koncepcję tak z całego ciała. Zajebista koncepcja, w ogóle świetna sprawa, więc bardzo się cieszę i bardzo się jaram, już nie mogę się doczekać, jak będę się tą konkretną lekcją w kursie zajmować, bo jest naprawdę piękna. Więc zobaczycie, jestem pewna, że też się w niej zakochacie, albo chociaż część z Was, którzy już dostęp do kursu mają. Natomiast jeśli jesteś osobą, która może jeszcze nie potrafi siebie słuchać, no to ja zachęcam do zaczęcia małymi kroczkami i tymi małymi kroczkami może być na przykład wsłuchiwanie się w to, co jest dla ciebie ważne, w twoje wartości, w to, jak chcesz żyć, w taki pomysł na siebie, na swoje życie i możesz to zrobić z moimi lekcjami mailowymi. Te lekcje są za 0 zł, jest tam bodajże 9 lekcji, więc właściwie można powiedzieć 9 tygodni takiej nauki, wiedzy i robienia ćwiczeń i wprowadzania ich w życie. Więc to jest taka, można powiedzieć, takie preludium do kursu Własna Droga. Oczywiście zapis na lekcje mailowe jest niezobowiązujący, wcale nie musisz wykupywać nigdy dostępu do kursu, jeśli nie masz na to ochoty ani przestrzeni, a z lekcji mailowych możesz po prostu skorzystać. Więc ten link do zapisu na lekcje mailowe też umieszczę w opisie, żeby można było łatwo się zapisać i tą podróż własną drogą rozpocząć. No i słuchajcie, na sam koniec, te 4 nawyki, bardzo ważne, ale się nagadałam, w ogóle już prawie 50 minut odcinka, ale myślę, że to jest bardzo ważny temat. Z budowaniem nawyków nie jest tak, że ja Wam teraz powiem o tych nawykach, a Wy jutro już je zbudujecie. Budowanie nawyków to jest przełamywanie pewnych starych zachowań, pewnych starych schematów. Wyobraźcie sobie, że podążacie cały czas tą samą ścieżką i ona już jest wydeptana, ugruntowana, może nawet wylaliście asfalt na tą ścieżkę, więc to jest naprawdę taka, wiecie, ścieżka, którą wy podążacie domyślnie. Jak idziecie do Biedry, no to podążacie domyślnie tą ścieżką, która jest ugruntowana, wyasfaltowana, bo przeszliście nią już jakieś, no nie wiem, setki albo tysiące razy. A jeśli chcecie zbudować nowy nawyk, no to musicie obok tej już ugruntowanej ścieżki wytyczyć nową ścieżkę. Musicie zacząć iść przez te zarośla, gąszcze, krzaków, żeby zbudować nową ścieżkę w swoim mózgu, żeby ugruntować nowy nawyk. I to wymaga powtarzania. Więc musicie najpierw się przez te gąszcze przedzierać, więc na początku ta droga, to robienie tego nawyku, czy właściwie tego działania może być trudne. To będzie przypominało właśnie taką drogę przez zarośniętą ścieżkę, z którą musicie się mierzyć, po prostu podnosić te nogi wysoko, po prostu no, jest ciężko i będziecie szli wolno. Ale z czasem, im więcej razy to powtórzycie, tym bardziej ta ścieżka się wydepcze i tym szybciej ta pierwsza ścieżka zarośnie. A wy będziecie obok mieli nową ścieżkę, nowy nawyk, który zacznie być coraz bardziej automatyczny dla was. Z tym optymistycznym akcentem, bo to jest optymistyczny akcent, możemy zmieniać swój mózg. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Metafora ścieżki jest moją ulubioną metaforą odnośnie budowania nawyków. Z tym optymistycznym akcentem, słuchajcie, ja Was zostawiam. Serdecznie polecam Wam całą tą bezpłatną wiedzę, o której Wam powiedziałam w tym odcinku. Serdecznie polecam Wam rzucenie okiem na wyzwanie z higieną cyfrową. Mega, mega niskiej cenie. Jeszcze przez jakiś czas, potem ta cena pójdzie mocno do góry. Nie mogę się już doczekać w ogóle pracy na grupie na Facebooku. Powiem Wam, że planowo nie miało być tej grupy na Facebooku właśnie przy tym wyzwaniu, ale kiedy robiłam ankietę o Waszych takich wyzwaniach, problemach związanych właśnie ze smartfonem, z ekranami i to było już prawie rok temu, bo to chyba było w wakacje 2023, no to bardzo dużo z Was napisało, że brakuje właśnie tego, żeby się pochwalić przed drugą osobą, żeby mieć takie miejsce, gdzie możesz napisać o swoim małym sukcesie, gdzie możesz napisać o jakimś swoim problemie i liczyć na to, że na przykład ktoś pomoże Ci go rozwiązać. I to miejsce będzie właśnie takim miejscem, gdzie będziemy o tej higienie cyfrowej mogli sobie rozmawiać, robić live'y, dyskutować, no i spotykać się, mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, spotykać się w offline'ie, czyli w prawdziwym życiu. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Był bardzo długi, ale bardzo potrzebny. Zachęcam do wysłuchania go więcej niż raz. Myślę, że to jest akurat ten temat, który naprawdę wysłuchać warto więcej niż raz. No i do usłyszenia. Buziaki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz podzielić się ze mną przemyśleniami na jego temat, napisz na Spotify albo na Instagramie paulina.maciboch. Na Instagramie znajdziesz także dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie i życiu w zgodzie ze sobą. Do usłyszenia za tydzień.